Tu będziesz siedziała tak daleko ode mnie. Dobrze. A ja będę bardzo za tobą chyba tęskniła. Słuchaj, weź troszeczkę pomieszaj ten ryż, co? Dobra. O, spodziewamy się kogoś? Ja nie. W tym domu normalnie nie można ani jednego popołudnia spokojnie spędzić. Lucy postanowiła porozmawiać z mamą Kasi i wytłumaczyć jej, żeby więcej nie mieszała się w jej sprawy. Jest bardzo zdenerwowana. Nie życzę sobie, żeby się pani wtrącała w moje życie. Ale przecież... Nie, proszę mnie posłuchać. Nie będzie mi pani mówić, jak mam rozstawiać łóżeczka dla moich dzieci. Nie będzie pani wypraszać moich gości i przede wszystkim nie będzie pani szczuła mojego ojca przeciwko mnie. Czy to jest jasne? No tak, ale przecież... Czy to jest jasne? Do widzenia. Cześć, Kasia. Cześć. Coś ty znowu nawywijała, co? Wiesz co, dziecko, nigdy nikomu nie pomagaj, bo zobaczysz, że i tak dostaniesz po głowie. Anetka, ale konkretnie, co ty narobiłaś? Ja? Nic. No, po prostu zasugerowałam Tadeuszowi, żeby się wyprowadził, że ja znajdę mu pokój, żeby Lucy i Arek mieli większą przestrzeń. No to widzisz, jak dostaje po głowie. Zasugerowałaś? A co konkretnie? Oj, bo Boże, no. No, że... Że Lucy chce, żeby Tadeusz się wyprowadził, no ale że ja mu znajdę pokój. Słucham? Mamo, jak ty mogłaś w ogóle powiedzieć coś takiego? Przecież dobrze wiesz, jak ojciec Lucy jest dla niej ważny, w jakiej są bliskiej relacji ze sobą. Powiedziałaś Tadeuszowi, że jego własna córka chce się go pozbyć? O, no to jak ty tak mówisz, no to brzmi fatalnie. Wiesz co, mamo, ja byłam bardziej delikatna. Tak zwyczajnie, po ludzku, po prostu mi za ciebie wstyd. Przestań. Mariusz! Jezu, świetnie! Wszyscy się na mnie najlepiej poobrażajcie, bo chciałam dobrze dla wszystkich. Mariusz, kochanie, no! Mariusz, proszę, no! I co ta babcia nakombinowała? O babcia. No.